Nadszedł ten piękny dzień i witam się dziś z wami, z moją mamusią. Dzień dobry. Jestem niezmiernie miło, że się pojawiłaś tutaj. Było już mnóstwo pytań o mamę, no bo babci już było dużo, chociaż cały czas pytacie o babcię. Teściowa się też pojawiła, no i też pod wpływem teściowej było: dobra, babcia jest, teściowa jest, a co z mamą? No i proszę bardzo, jest z nami mama. Przyjechaliśmy do Poznania, do Level Second Handu i zapraszamy do oglądania. Ja już na starcie tutaj widzę piękną rzecz, że zobaczcie ten sweterek, jaki piękny kolor i w ogóle jakie przepiękne guziki, no wow, on jest niesamowity. Już wam mówię, że będę chciała go przymierzyć. A tutaj mamy 96% akryl, 4% nylon. Ja się już, słuchajcie, zaczynam na tych składach trochę znać, więc mnie proszę tutaj nie krytykować w komentarzach. Nie, no oczywiście się śmieję, pół żartem, pół serio. Odcinek o składach na pewno się pojawi, bo też pytacie, dlaczego nie zwracam czasami na różne rzeczy uwagę, a prędzej nie zwrócę uwagi, znaczy nie zwrócę uwagi na rzecz, która jest ze zwierząt, niż na przykład z poliestru. Niemniej ten sweter jest po prostu przepiękny i ja go muszę przymierzyć. Przepiękne guziczki, prawda? W ogóle zobacz, jak tu jest super, jakby nie w jakbyś była nie w second handzie, prawda? Słuchajcie dziewczyny, musimy poważnie porozmawiać. Zauważyłam sporą rozbieżność między ilością wyświetleń, czyli tym, że oglądacie filmy, a tym, że ich nie subskrybujecie, czyli ilością subskrypcji. Bardzo was proszę, wesprzyjcie kanał, kliknijcie subskrybuj. Tak mi się wydaje, że większość z was tego nie robi, prawda? Kliknijcie przy okazji dzwoneczek, wtedy też dostaniecie powiadomienia o kolejnych filmach. To jest ważne, ponieważ dzięki temu nie pominiecie żadnych filmów. Mi pozwoli to się rozwijać, będę miała dzięki temu większe możliwości i przez to będę mogła wam dostarczać lepsze materiały, wyższej jakości treści, więc myślę, że każda z nas na tym skorzysta. Zacznijmy może od przeglądania sweterków, chociaż ty w sumie tak sweterkowa jak ja mocno to nie jesteś. Golfowa też, ja po mamie te golfy wszystkie, mama też uwielbia wszystko, wszelkie stójki i tak dalej. My w ogóle jesteśmy w Lumpeksie pierwszy raz razem, no i ty w ogóle rzadko chodzisz do Lumpeksów, prawda? Prawie w ogóle można powiedzieć. Chyba w ogóle, okej. Dobrze, raz byłyśmy chyba w Lumpeksie we dwie, ale to tak przypadkowo. I też jakoś tam chyba nie zapałałam. Nie zapałałaś, nie zapałałaś, więc mam nadzieję, że teraz ze mną ci się odmieni, że będziesz częściej się pojawiać. Wow, jaki ładny sweterek, zobaczcie, stówę, ale no to pięknie. Pewnie jakaś jest wełnka czy coś. Wełna, nie wiem, z jakiegoś wilka na przykład, jednego. Jak widzicie, bo tym ja to mam od razu na start. Nie, no jest to wełna, ale z czego to nie mam pojęcia. I jest kujący niestety, więc... Ja akurat nie mam z tym problemu, ale dobrze. I lecimy dalej. Ty w ogóle w sklepach odzieżowych z tego, co się orientuję, to tak zakupy robisz raczej rzadko. Ja zakupy robię przez przypadek. Wszystkie moje rzeczy to dzieło przypadku, czyli idę, widzę, no, albo wchodzę, bo wiem, że w tym sklepie może coś być. Właśnie. I po prostu wtedy to zakupuję. I później mam. I na tym się kończy moja wizyta w sklepach odzieżowych. Jeszcze nie tylko w sklepach odzieżowych, w sklepach ogólnie. No właśnie, ty też lubisz, nawet jeżeli chodzi o spożywcze sklepy, to chodzić sobie do swoich jakichś tam wybranych, tak, gdzie cię znają, mówisz to, ty pani już wiedzą, co kupujesz. Ja jestem rekordzistką, ponieważ ostatnio wejście do sklepu i kupienie dwóch rzeczy zajęło mi dosłownie 2 minuty, więc ktoś, kto się czekał na mnie w samochodzie, stwierdził, że to jest niemożliwe, ale możliwe. Ja mogłabym być w ogóle kimś w rodzaju zaopatrzeniowca, tak myślę. To zobacz, ja ci powiem, że to jest kolejna rzecz. O, podoba ci się? Ładne, czerwone. A w czerwonym to ja ci, o, made in Italy. O, i granat jeszcze. Kurczę, kiedy ja cię ostatni raz widziałam w czerwonym? No, to jest ładne. No, to jest bardzo ładne. Dobrze, że spojrzałaś. Okay. Więc możesz trzymać. Ja mam to samo, jeżeli chodzi o spędzanie czasu nie chciałam powiedzieć w lumpeksach, ale ogólnie w sklepach, w ogóle w spożywczych. Słuchajcie, u nas zakupy spożywcze prędzej robi Daniel niż ja. No, tak. Bo ja po prostu jestem chora, jak wchodzę do jakiegokolwiek marketu i mam cokolwiek wybierać. Prędzej zrobię listę i ewentualnie wejdę na chwilę, żeby po prostu tylko wziąć te produkty, które już mam przygotowane. Jeżeli chodzi o centra handlowe, to też nie znoszę. Jak wchodzę do centrum handlowego, to jestem od chora i w ogóle uważam, że to jest marnotrawstwo czasu. Jedynym wyjątkiem są właśnie lumpeksy, ale przyznam szczerze, że nawet jeżeli kiedy jeszcze nie robiłam kontentu lumpeksowego, to ja i tak potrafiłam w ekspresowym tempie dosłownie cały lumpeks przelecieć, tak dosłownie przeglądając szybko rzeczy, bo jakby to jest jedyny
kolejny plus tutaj, o też fajny sweter. Też fajny. Tylko nie wiem, czy by tylko może mieć duży dekolt. Kuje, już wiem, że kuje. Może mieć jak dla mnie za duży dekolt, bo ja albo duży dekolt, albo jakiś tam taki. Znaczy kolor jest, ale zobacz w tym kolorze, pokażę ci coś. Nic tu nie jest napisane. W tym kolorze już chyba nie jest mi tak dobrze. Tam jest jakaś dziurka. Widzisz? Niestety, z tego co widzę. O. No tak w sumie są. Tak są, średnio, no? Nie? No to nie, nie jest. A ja ładnie. Znaczy ja nie mam swoich kolorów. Oczywiście większość w mojej szafie to kolor czarny, biały, beżowy, ale staram się, dlatego masz niebieskie oczy, więc w sumie niebieskimi też się rzadko. No, ale koszule czasem masz niebieskie, jakieś takie bardziej eleganckie. Tak, tak, jakieś takie biznesowe. Biznesowe, no. Ale to chyba nie do końca. Granat, też ładne. O, w granacie. O, to też ładne, no. Ładne, no. Ale takie trochę babciny. Ale w sumie ja takie czasem często noszę. To są swetry na takie małe, drobne osóbki właśnie. No, w sumie coś tu może być jak najbardziej. Ja jestem, o, tutaj zobaczmy sobie jeszcze o takiej bluzeczce, jakby ci było. No w takiej byłoby mi na pewno dobrze. I ty lubisz, mama lubi, jest strączka. To jest Zara w ogóle. Niby rozmiar S, ale ona jest jakaś taka... Nie, no to będzie absolutnie dobra, jeżeli... Ona będzie taka po prostu opięta, taka jak opięta, ładnie, ładnie idzie. Na każdą elegancką kolację, do teatru na w ogóle przykład, super jest jakość tego. Super, ma, świetnie. Skład jest obcięty, więc nie zobaczymy, ale bardzo mi się podoba. No i wszelkie golfy, tak jak widać, zresztą bardzo podobne do tego, co mam. No nie, bardzo podobny. Ja już takich nawet kilka kupiłam też w Lumpeksie. Takiego chyba miedzianego jeszcze nie mam, ale on będzie na mnie na pewno za duży, bo to już widzę, z ciekawości sprawdzę. No, to jest 40 niby. One są mocno rozciągliwe. Nie, on będzie chyba za bardzo obcisły, nie? W sensie, bo chodzi o to, że one nie mogą się tak rozciągać, bo wtedy, wtedy to widać te paski. No. I te paski się rozchodzą. Ale zobacz, jaką kolorze ładnie, ładnie, tak. No. O, ten kolejny też ładny. No, ale zobacz, jaki taki trochę po przejściach, nie? Samo skulkowanie by mi nie przeszkadzało, ale jest taki porozciągany trochę, to już akurat ładniej nie wygląda. Kolejny taki ładny. Ładny i on jest ze złotą nitką i on się mieni, tak? Tak bardzo delikatnie się mieni. Też ładny, tylko za długi byłby dla ciebie. Za długi. Ale no widzisz, jakie rzeczy odkrywamy fajne. Wiecie, ja od razu mam, ja mam teraz w tym momencie takie tyle myśli, ja jestem też podekscytowana mocno, że że się trochę gubię, ale co wam chciałam powiedzieć, to już chciałam wam podziękować serdecznie, bo w odcinku z ostatnim, dosłownie kilka wstecz, gdzie nie kupiłam jednego golfa, bo była taka duża stójka, która mi się nie podobała, jak się układa, kilka z was napisało mi w komentarzach, żeby golf do środka zawijać. Ja zawijam. Tak? Ja tak zawijam. Ja tu nie I wtedy wiem. Się robi taka stójka po prostu fajna. Rewelacja! A szczególnie jak są te golfy, które te... Takie szerokie, duże. Mają, tak. I wtedy fajnie to wygląda. Dla mnie to jest po prostu odkrycie roku, chociaż mamy dopiero 12 stycznia. Ja już robię tak dawno, gdyż ja miałam na przykład taki golf, który ma lat chyba 15. Ja w nim nie chodziłam, dlatego że jak ta stójka była właśnie w taki tradycyjny, znaczy ten golf, w taki tradycyjny sposób wywijany, to wtedy on po prostu wyglądał nieładnie. No właśnie. I któregoś razu chyba sama na to wpadłam. Pewnie. Widzisz, ja tego nie znałam od ciebie. To jest przypadek. I właśnie teraz zaczęłam to stosować, nawet w takim małym golfie. I szczerze, mam dzisiaj schowany do środka. Tak sobie testuję to właśnie. Wczoraj miałam też do środka w innym, dzisiaj mam w innym i po prostu w obydwu przypadkach i wczoraj i dzisiaj dla mnie to jest the best. Także naprawdę bardzo dziękuję. Nie będzie za mały. No dobra, możemy... Zobaczcie, jaki piękny kolor. Ty nie wiem, to nazwać kanarkowym, jakiś taki odcień żółtego. Taki troszeczkę w pomarańczowy wpadający. Piękny. Made in Britain i jakaś to jest Botany Wool. Także mamy wełnę. Mamy nie made in China, także na plus. Słuchajcie, na święta wielkanocne. Ej, ale pięknie. No fajnie, przymierzymy. Patrz, powiedziałam, że nie jesteś swetrowa, a już masz trzy rzeczy potencjalne w rękach. A w takim tobie będzie ładnie. Nie. Tylko kolor nie, ale krój. Takie dziwne w ogóle. O, właśnie na zegarku dostałam zaproszenie, powiadomienie z Vinted i przy okazji was serdecznie zapraszam, bo na bieżąco wystawiam nowe rzeczy. Jestem z siebie dumna, bo ostatnio kilka rzeczy nowych wleciało i naprawdę nie rzucam słów na wiatr, wystawiam regularnie, także czatujcie, bo tak jak wczoraj właśnie wystawiłam kilka rzeczy, tak te kilka rzeczy dosłownie w jeden dzień zeszło, więc gwarantuję, fajne rzeczy w dobrych cenach, no i też to, że szybko schodzą. Co prawda jest dość sporo rzeczy, które tam wisi, więc tym bardziej was zapraszam w każdym momencie, możecie sobie pobuszować w mojej wirtualnej szafie i może coś dla siebie może tam ja złapać. Może ja teraz tu sobie pobuszuję. Ja spróbuję tak jak ty, tak? Dobra, to daj. No, zobaczymy. A ja w ogóle cię chyba nie widziałam jeszcze, byś tak robiła. No dobrze, no to spróbujemy. O, też masz sprawne rączki, widzę. No patrzcie, jak szybko idzie. O!
Jaka plisowana. To ty... No właśnie, ja tak, takich marzę. A ja co prawda to oczywiście nie, bo to nie jest moja długość, ale Monia, ale właśnie... czyli teściowa, tak. Chciała taką. A to prawda. Więc w ogóle tylko, tak... że ona też właśnie zwracała uwagę na długości i wie, która jest dla niej, a ja kompletnie tego nie ogarniam. A to jest w ogóle nawet jedna większa, druga mniejsza, zobaczcie. To jest rozmiar 44 i 42. Te spódniczki to chyba raczej takie krótsze, takie jak masz na sobie, nie? A to ciekawe, bo zazwyczaj ty masz długie nogi, a zazwyczaj przy długich nogach takie długości spódniczek są okej, okay, a u ciebie jakoś tak niekoniecznie. Znaczy, to... ja nie wiem, to, ale ja tak albo długie, albo krótkie. Długi... Nie wiem, nie tak wiem. Jakoś krótkie po prostu i tyle, nie wiem. Długie, krótkie. A to będzie za krótka, ale ładna, ale za krótka, ale piękna, nie? Taka. No, ładnie by ci było, no. Moja mama buszuje po beksie. Słuchajcie, ja się tutaj, wiecie, ekscytuję jak nie wiem. Sama jestem podekscytowana, słuchajcie. Wiecie, no. I właśnie ten... jeszcze tak a propos tego, co wcześniej mówiłam, a propos zakupów, czy tam, czy to w sklepach spożywczych, czy w sklepach odzieżowych, to jakoś nie mam tej ekscytacji, a w Rompexach właśnie to jest, więc może dzięki temu jestem w stanie wytrzymać tu dłużej, bo na przykład w takim, takim sklepie mogę spędzić na przykład godzinę, powiedzmy, a w sieciówce na przykład w jakimś sklepie to sobie nie wyobrażam tyle czasu spędzić. No właśnie. Chyba, że jak byłam dużo młodsza i jeździłam na takie typowe wyprzedaże, gdzie już po prostu był końcówka wyprzedaży i faktycznie za grosze można było fajne rzeczy gdzieś tam wyrwać i było wszystko po prostu rozwalane i czułam się w jakimś H&M-ie czy innej sieciówce jak w Lumpeksie. To jest za duże, ale ja uwielbiam kraty. Tak, ja jednym z filmów o tym mówiłam. Ja się miałam kiedyś taką plisowaną w szkocką kratę. Tak. Pamiętasz, i też nosiłam do niego czarny golf. To taka już po prostu klasyka. I w ogóle, że taki kocowaty, właśnie nie? Taka, jakiś jeszcze, tak patrzę, no, jak taki kocyk. Kocyk, dokładnie. Bardzo fajny. Bardzo fajne, dla kogoś, no, dla kogo byłoby dobre. I byłaby super. Wygodna też przede wszystkim. No, bo na gumce są najlepsze właśnie. Jak się szybko ubiera, dobra, to już... A ja mam na sobie pierwszy raz ogrodniczkę jeansową. Mówiłam wam, że się w niej pokażę, jak ją sobie wystylizuję. Jakiejś wielkiej super restylizacji nie zrobiłam, po prostu założyłam do niej beżowy golf, takie skarpety, takie getry i moje zimowe, ja na to mówię, papucie, czyli to są takie śniegowce, powiedzmy. No i stylizacja gotowa. Oh, chustki na głowę. Coś, co z wielu z was się bardzo podoba, a albo nie inni podoba. Nienawidzą. Jedni kochają, inni nienawidzą, czyli skrajności i to dobrze, że takie wzbudza, ja się cieszę. 100% silk, czyli 100% jedwab. Mogę sobie zobaczyć tą, bo... Ale ta jest ładna. Normalnie bym jedwabiu nie kupiła. Dlaczego? Dlatego, że jedwabniki są żywcem gotowane. W sensie właściwie motyle już prawie. Po ile są w ogóle? To jest bezcenna chyba, bo akurat ta nie ma, tutaj widzę... A nie, 15 zł apaszki. Chciałam powiedzieć, on jest za mały, ale gdybym szła do królowej angielskiej, w tej chwili króla, no ale ci powiem, królowej, że ładnie by ci było, jakby były dobre. Na jakiś aperitif, albo nie wiem, jakieś zaproszenie. Jakiś koktajl party. Koktajl party. Tak. To nakrycie głowy byłoby przydatne, no, ale ponieważ raczej nas tam nikt nie zaprosi, więc nawet można sobie dobrać indywidualnie, słuchajcie, do koloru, do... O, ten jest większy, zobaczcie. Jaki fajny, czekajcie, bo jeszcze trzeba w odpowiedni sposób to ubrać, załóżmy, czekaj, nie wiem, nie znam patrz, się. Ale niebieski i ci ładnie, no. I ci podkreśla oczy też, ładnie, bo to jest taki bardziej granat. I kurde, niesamowite. Pierwszy raz w życiu mam taki kapelusz na głowie. I wiesz, okazuje się, że możesz być Izabelą Łęcką. Że to jest nieprawda, co powiedziałam, tak, bo teraz się w ogóle nosi. Tak, oczywiście, że na jakieś śluby, no piękny jest ten kapelusz. No, przepiękny, ja bym ubrała, ale... Śluby, wesela. Niektórzy ci powiedzą, że nie wygląda, że ten, że... Znaczy, niestety mam w naturze albo stety nie przejmowanie się tym, co mówią inni. No to ja bym wzięła. Więc, ale piękny. A nóż król Anglii zaprosi. No i widzisz, co wtedy? I co? No. Jestem przygotowana. Ja się zastanawiam, czy ta moja nie jest za krótka, w sensie za... kolor jest piękny, idealny dla mnie, do mojej buzi, nie? Tak, bo to jest taki właśnie kolor, który mnie też by rozświetlił. Ale jest za krótka, za mała jest, więc zostawię ją. Ale a propos tego, co powiedziałam, to chciałam powiedzieć, że są bardzo źle traktowane motyle i dlatego to jest dla mnie okrucieństwo i normalnie w życiu nigdy nie kupię niczego z jedwabiu w normalnym sklepie, nie wesprę tej produkcji. Będzie to też w odcinku o składach na pewno i też napisałam w wielu komentarzach, w których nie jedna z was napisała do mnie, że na przykład nie szukam silku, w sensie jedwabiu czy kaszmiru i tak dalej. Właśnie z takich względów nie szukam. Podeszłyśmy na ogrodniczki, w sumie to nie jest ogrodniczka, no, taka bo... ogrodniczka.
Nie? Bo chyba ogrodniczka to, nie wiem. Ja to nazwałam ogrodniczką. Ja się nie Nikt nie protestował, więc. A, ale to jest za duże, ale to by było super. Zobaczcie na taki czarny golf albo na jasny, biały, beżowy, piękne. Idealnie by Ciekawe, było. Jak to by było, gdyby to było za duże, po prostu. Takie luźne. Znaczy jest za duże, ale to jak to... Przymierzmy. Przymierzmy. Przymierzmy, proszę. Albo ewentualnie babcia się zaangażuje. Albo babcia. Babcia mówi zawsze, że jak ktoś coś zrobił, to na pewno da się to poprawić. Tak jest. Więc w myśl tej zasady. O, jest fajne. Ale to będzie za krótkie. Będzie za krótkie. No, będzie za krótkie. Ja mam taką przedłużkę, którą ubieram. Ona jest, mam dwie. Albo taką gładką, albo trochę. Taką falbanę. Na końcu są falbanki i wtedy można połączyć i to jest super, więc ja to też przymierzę. Przymierz. Nie wiem, czy to będzie dla mnie dobre, to ale dobre. To jest M-ka niby. 40 to jest. To gdyby fajnie. Ktoś szedł na taki bal lata 30. Taki długi, cienki papier, dobrze mi się kojarzy. Zapraszam, aż muszę to zobaczyć, przepraszam, bo ja... Ale świetna! No, a i to by w ogóle jakby było ładnie. No piękna. Jeszcze takie upięcie na głowę. To jest niby S-ka, ale to na to akurat nie będzie pasowało, ale nie będzie. Nie. Ale takie upięcie, wiecie, właśnie w stylu lata 30, lata 20, lata 30. No, przepiękne. Yeah. Ale to by bardziej pasowało. No niestety jest za małe. Patrzycie, jak ty się rozkręciłaś, to ja chyba pod ten talent lumpeksowy to po tobie odziedziczyłam. Właśnie, widzisz. Jestem w szoku. Niewiele trzeba. Teraz będę już pewnie... Nie wiem, bo tu jest w ogóle bardzo fajne też, dobra energia w tym miejscu jest. Jak najbardziej. Więc to jest też pewnie zasługa miejsca, ale no nie jest źle. Ja przerwałam ci, nie wiem, czy pamiętasz, co chciałaś powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że ja miałam takich kiedyś, jak byłaś mała, to ja miałam takich dużo, pamiętasz? Pamiętam. Takich chodziłam, takie właśnie tutaj pod szyjkę, a tutaj powycinane, fajnie. Prawda. A ja tak sobie spojrzałam w międzyczasie, że mi się spodobało to. Na no, mnie. Widzisz, ja to tego nawet nie zauważyłam, jakby nie wziął do ręki. No, ale to jest w ogóle struktura tego. Taki sweterkowata, to jest sweterkowata taka sukienka. Sweterkowata. Mistrzostwo świata. To by też pasowało na zimę, na cienki golf w takim kolorze, aha, w takim beżu. Tak, albo na to jakąś taką dużą, cienką, oversize'ową koszulę. Albo na to. Ja to przymierzę. Albo Mega. Na to ciepły sweter. Ale ja chcę to przymierzyć jak czy siak. Nawet jak nie znajdę nic do tego, to na pewno znajdę później w lumpeksie. O, te... Jaka też ładna chusteczka, takie jakieś... Ups! Takie, zobaczcie, o, a propos motylków, to w motyle. Ale by było, jakby było z motyli i jeszcze w motyle. Przeszłyśmy teraz na sukienki. Ta butelkowa zieleń po prostu. O, butelkowej zieleni ci jest pięknie. Pięknie mi jest, ale... Nie, w takim to już nie. Sukienka akurat nie ten, ale powiem wam, że... O, nie, widzę się. Tylko pójdę zobaczyć. Tu by mi nawet ta długość wyda. No tak, tak, i takie już tak. Mm-hmm. Takie już super. Piękny kolor, piękny. No dobra, to lecimy dalej, drodzy państwo. To wygląda jak po poznańsku porannik. Aha, faktycznie, czyli szlafrok. Czyli po naszemu szlafrok. I myślę, że to jest taki szlafrok o porannik. Dajcie znać, czy u was w domu się mówi szlafrok, czy porannik, czy może jeszcze jakoś inaczej, bo słyszałam, że są też jeszcze jakieś inne dziwne nazwy. To jest dużo też takich sukni, takich, że tak powiem, bardzo oryginalnych, takich nietypowych. Tak, no na przykład ta. Ja tutaj akurat raczej mniej znajduję sukienek niż więcej, bo... One są w ogóle duże, tak mi się... No tak, przede wszystkim rozmiar, no i też niekoniecznie styl mój zawsze trafi, ale jak najbardziej znajdą się też perełki, więc nigdy nie skreślam. Tutaj w ogóle można znaleźć dużo takich lat 20, 30, 40 i tak dalej. No do tego kapelusza właśnie. Tak. I nawet po tych sukienkach widać, do tej sukienki. Ogrom niesamowitych rzeczy vintage tutaj jest, normalnie kopalnia vintage. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja znalazłam coś, że gdyby ktoś, na przykład ja, gdybym organizowała imprezę w stylu bawarskim na przykład i ale roznosiła... To jest genialne. Bawarskie piwo, i powiem to ci, że było ale po prostu... Wiesz, co jest najlepsze, że ale... to, jak przyłożyłaś do siebie, to świetnie byś z tym wyglądała. Tak, bo, ale by znaleźć coś takiego, gdyby ktoś się wymyślił oczywiście taki pomysł, no to proszę was, no nie znajdziesz, tak? No nie, a tutaj masz. Przewspaniałe i w ogóle też zauważyłam, że w takim zielonym tobie jest bardzo do twarzy również. Czyli mój ukochany, nowo odkryty kolor.
Nie no, prześwietne. Właśnie to jest fajne, że jakby były jakieś imprezy właśnie takie tak. przebierańcowe albo coś. Dokładnie. Przebierańce. Przebierańce, dokładnie. To tutaj można znaleźć naprawdę fajne Natomiast rzeczy. Natomiast tutaj, ja już tu byłam sobie, popatrzyłam i tu jest takie coś, co bym chciała przymierzyć, bo to jest absolutnie w moim stylu. Nie wiem, czy to nie będzie za bardzo na mnie opięte, ale kto wie, kto wie. Myślę, że się uda, no. Dobrze, to dołóżmy. Ja jeszcze chciałam tylko coś powiedzieć, bo to jest taka sukienka, która no, na kogoś, kto... Znaczy inaczej. Pięknie. Pięknie jest. Te paski marynarskie. Taka, tak, taki. W ogóle taki materiał sztywny bardzo. I ten materiał. I połączenie tych ozdób. To jest genialne. Poezja. No po prostu na wakacje będzie trochę pewnie za gruba, ale gdyby ktoś pojechał tak, nad morze teraz... To jest jeszcze, no, jeszcze z podszewką. Jeszcze z podszewką. 77% tak. bawełna, 16% wiskoza i 7% nylon, no. Więc bardzo fajny skład. Na naszą babcię by pasowała, może chyba by była za duża. Mogłaby być za duża, ale... ale no... Na naszą babcię, w sensie moją babcię, mamy mamę. Znaczy w sensie ale moją to jest, mamę. To jest wszystkich naszych babcia, prawda? Pani babcia, tak, więc pani wiemy babcia o kim... i tak dalej. Po mojej babci, no to jest właśnie mama mamy, więc. Mama mamy. I to są też tutaj, takie fajne. Akurat jest za mała, ale zobaczę, leciutka. Tak, super, to jest super. Eska w ogóle było bawełnka. I ta. No i ta, ale ta, o, będziesz, nie? Ona ma plamy, ale może to są jakieś plamy do... Jaki to jest ja rozmiar? Ja wiem, że ty już będziesz to usuwała. A nie, to jest duże, 44. No ale super, nie? Piękna. Piękna. Kolor właśnie. I materiał, jaka ona jest mięciutka. Mięciutka. Kocham mięka. Takie właśnie, jak to się nazywa, dzianinowe, powiedzmy. Wiskoza 56, 30 poliester, 14 nylon. Ale jakie to jest miłe, dziewczyny, to jest przemiłe. I'm proud of you, buddy. Dobra. Serio? Ekscytowałam się, że przeglądasz ciuchy. Dobrze. Buty? Buty! Ja tutaj mam Valentino stąd. Valentino, tak. No, piękne, nie? Piękna. Ale ładne piękne. Też, nie? Mhm. Śliczna taka. A ty chodzisz jeszcze dużo w obcasach? Znaczy ja mam obcasy oczywiście, ale ja kiedyś jeździłam na rowerze w obcasach. Przynajmniej taką miałam opinię. W pracy 10 godzin, 12 nie było dla mnie problemem. Ale już tego nie robię, ponieważ no, te cudowne lata minęły bezpowrotnie. Świetności. A teraz obcasy mnie spowalniają. Do restauracji. Ale ja też mam coś to, takiego, co tak, prawda? Gdzie samochód, wyjście, siadamy, nóżkę na nóżkę i ładnie wyglądamy, to tak, ale już na co dzień, no niezmiernie rzadko. No. Aczkolwiek latem zdarza się, bo teraz na przykład wyobraźmy sobie, że mam takie też, mniej więcej ten obcasik, no i ja czasami na wyjście, fajne. Na jakąś kawkę, no te są bardzo ładne. Można, i obcas jest tak, też taki, i obcas jest też taki mniej spowalniający. Ja nosiłam kiedyś, im wyższe, tym lepsze. Jedenastki, dwunastki. No i mam. Bez nie platformy. Jest, trudno się z nimi rozstać. Ja mam to samo. Też moja kolekcja ja jestem, szpilek płacze. Ja jestem bardzo, no właśnie, albo na przykład miałam takie, nie? Miałam takie, ponieważ tutaj miałam dosyć wąskie w kostkach i to wtedy wyglądał zarąbiście. Tak, ty ja kojarzysz, nie? Ale te i w ogóle są świecące, piękne. Zobaczcie. Idziesz i masz po prostu zwykłą sukienkę i taki but i już widzisz, widzą cię z daleka. Przepiękne, to jest Valentino 400, czyli chyba wszystkie tutaj Valentino 400 kosztują moje. Przepiękne. No dobrze, dobrze, no to ja powiem tak, tu jest bardzo dobry wybór butów. Naprawdę. Zobacz. Przymierzyć? No. Chciałam przymierzyć jeszcze tylko perukę. Blond. A mama miała dużo jaśniejsze kiedyś. Ja nie wiem w ogóle jak to się... No ja jestem niestety technicznie, wydaje, że one będą technicznie bardzo... osierocone dziecko, bo moja mama i moja córka... Wszystko przejęły. Wszystko przejęły, a ja guzików nie... Znaczy nie. Tak igły nie umiem utrzymać w dłoni. No i co? Jak to się twoim zdaniem ubiera? Przód, tył, dobra, nieważne, rezygnujemy z tego pomysłu? Rezygnujemy w takim razie oficjalnie z tego challenge'u. Patrzcie, to są nowka sztuka. Nowka sztuka. No w ogóle nie są zniszczone w żaden sposób, nie mają żadnych śladów użytkowania. Aha, trzeba jeszcze wyjąć. Co wyjąć? Nie. Coś tam jest. Nie. Chyba, nie? Nie, po prostu one mają usztywnioną piętę. Nie, jest. Tak? A, nie. Okej. Okay. Bo one mają usztywnione... Czekaj, to nie jest takie proste, żeby to włożyć no nie, w no nie, to jest właśnie tak. Myślę, że to nie jest proste, dlatego to trzeba sposobem. O, właśnie tak. I teraz by się pewnie przydała nawet ta łyżka. Łyżka. Jest łyżka. Nie potrzebuję. Nie? Wszystko jest okej. Okay. Jakie fajne. One... Co są? One są jak tutaj, jak skarpeta tak gruba. Ale, ale ładnie wyglądają, ale zgrabnie. To jest w ogóle śmieszne, bo to jest taka, taki but z
wkładką, jakby w środku były półbuty, takie, jak się nazywają te, no mówcie, zabrakuje mi słowa, takie płaskie, nie, botki, o. Nie, no świetne. W ogóle jak kładzie, są zgrabniutko, dobre. No zgrabniutko stopa wygląda. Ale co, one kosztują 60 zł? Tak. Mama, słuchajcie, nie jest przyzwyczajona do takich cen, no bo jak się nie ubiera w lumpeksie, to ewentualnie do sprzedaży mogą być. No zobaczcie do tej mojej stylówki dzisiaj. Taka no, takie bardziej elegantsze wydanie masz niż na lewej nodze. No te są, widzicie, dzisiaj błoto. Ale wsi, nie, no też super pasują oczywiście. Na wsi błoto. Yeah! Mamy to. Jeszcze sobie na wszelki wypadek załóż drugiego, bo wiesz, to nigdy nie wiadomo. Nie, ale ja nie lubię takich. Nie, no ale a w czym pójdziesz na przykład w Szwajcarii nie, do Bartka? No, ja mam swoje Salomony. Tak? Masz? Tak. No, to dobrze. Spokojnie. W Szwajcarii do Bartka, czyli mam na myśli mojego brata. Mamy syna. A zresztą z Bartkiem był też nagrany, w sensie z Bartkiem też nagrałam odcinek. Możecie sobie go tutaj w rogu zobaczyć. Niewiarygodna. Brawa! Tam z tyłu, na stojąco. Wszystko dobrze z tyłu? Wszystko dobrze. Przyszłyśmy teraz na spódniczki, takie krótsze spódniczki. Nie wiem jak rozmiarowo, ale... Cztery dyszki kosztują, a rozmiar jest niby z Marks & Spencer 10, czyli jaki to jest rozmiar? To będzie 40 chyba. Tak. 40. 40. No to proszę bardzo. Czyli przymierzasz. Proszę bardzo. Nie ma za co. Sama się obsługujesz. No, tu jest czerwony lateks, kurde. O. Wow, fajna. O, ale za mała. Tylko za mała. Ale taka też fajna. A ja akurat krótsze, w przeciwieństwie do ciebie, lubię mniej. Co prawda mama na sobie akurat super krótką, ale rzadko faktycznie chodzę i nie mam dużo w garderobie. Ekstra. Jaki to jest rozmiar? Chyba 40. Też przymierzasz? Przymierzam. A ja zobaczyłam, czekajcie, taką sweterkową, pomarańczową. Ta jest też bardzo 40, fajna. Ale zobaczcie, jaka fajna też. Ale trochę rozmiar. Pokaż. Fajna też. Z kieszeniami też w ogóle mega ja wygodna. Ja lubię z kieszeniami, właśnie lubię to włożyć. Albo właśnie chociażby telefon wsunąć czy coś, jak się torebki nie ma przy sobie. No one wszystkie, każda jest po prostu fajna, powiem wam, każda. Ta, takie właśnie kocowe, cięższe, no przepiękne. Chyba cztery dychy kosztują z tego. Przepiękne. Tej super też by ci było, tylko nie za duża znowu z drugiej strony. Tu mamy, nie, to jest niby M-ka, a mam wrażenie, że jest duża. Bo to a jest, ta? Jest taka sama i też M-ka. No spróbujmy. Co prawda bardzo gruba, chyba już nie będzie w tej zimie tak zimno. Manifestujemy, żeby było. Manifestujemy, żeby było. To jest dosyć podobne do tego, co, znaczy nie, ale... Też krótka, fajna. Bardzo ładna, tylko to jest chyba za mała. 40. Dziesiątka, czyli... No dobrze. Jeju, ile będzie przymierzania, wiecie. Nie lubię przymierzać. Ja bym chciała kupić, to będzie za dużo. Ja też nie, dlatego nagrywam lumpeksy i przymierzam milion rzeczy. A to są spodenki, proszę bardzo, czyli to, co ja mam. Właśnie ja zobaczyłam, że ty jesteś tutaj oszuchistką. Ja myślałam, że masz spódniczkę, a ty no masz bo spódniczkę. To jest super. To jest fajne, bo to jest bardzo fajne i bardzo wygodne, dlatego że tak. To mi pozwala też, ja często ja w pracy się schylam, czy tam nie wiem co robię z sobą. A ja właśnie co chwilę tutaj w wiecie co, ja bym tutaj, ja bym tu kupiła spódniczki na 5 lat chyba. No, albo byś miała szafę wypełnioną tak jak ja, albo byś robiła przemiał, jakbyś ci się chciało wystawiać na Vinted, to wiesz, kupujesz sobie spódniczkę, zakładasz sobie ją 1, 2, 5, 10 razy, ile masz ochotę, albo sobie chodzisz w niej sezon 2, sprzedajesz i już. No ja akurat ostatnio, chyba w zeszłym roku na wiosnę, będzie rok, tak mi się wydaje, zrobiłam porządek w swojej garderobie i bardzo dużo rzeczy wydałam Adzie, Bartka, właśnie. Pamiętasz? I to były na mnie już mocno za małe rzeczy, na Adę troszeczkę takie za duże, ale no, ubierzę jakąś tam luźniejszą i fajnie. I fajnie, bo tobie nie mogę oddać, no bo ty to nie wiem, po kim taka rzeź drobna. No, więc, znaczy inaczej. W tym czasie ja też byłam taka no drobna. Właśnie, nie, mówię, że nie. No właśnie, ale, no ale wiesz, patrzcie. A, świetne. No po prostu przepiękne to jest. Dobra, bierzemy też do przymierzenia. Zobaczę tylko... Już więcej nie, już ostatnio... To jest 38 akurat, to jest mniejsza. Dobra, to nie, to nie wejdzie. O, też taka właśnie, nie? No, też malutka. No dobrze, pani. Wybór jest przeogromny. Ja myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś na pewno. Na pewno. Długa, krótka... Krótkie spodenki. Super, naprawdę. A teraz w ogóle cały styczeń trwa promocja tutaj, tak a propos. Dzisiaj na Instagramie właśnie zobaczyłam i macie trzecią rzecz za złotówkę, jest za złotówkę. Wiesz o tym? Trzecia rzecz za złotówkę przy zakupie. Czyli jak wezmę 9 rzeczy? To masz 3 gratis. Zobaczymy, się okaże. No ale taka promocja, tak. O, na przykład ten cytr jest fajny, jest taki.
Góry, taki w góry. Ale super, i jak tobie jest, o to jest już droższy, to już jest stówka. To jest rzecz vintage. To jest piękna, słuchajcie. Więc z duszą. Do Austrii w Alpy, kominek. Tak. Ale przy kominku, super to jest, winkiem. Przymierzaj, zarąbiste. Przymierzaj. Ojeju, a tutaj też można nabyć kieliszki na przykład. Jaka na ładna można. Karewka, jakie ładne kieliszeczki. Proszę bardzo, te tutaj a do, te są bardzo ładne, do Prosecco. No. A ja nie mam do Prosecco. Eleganckie. Ja nie wiem, czy do mnie nie będą za eleganckie, nie byłyby. No. Kieliszek 20 zł sztuka. Do tego masz karweczkę, do wina za małe, do wódeczki, do tą właśnie na, do naleweczki nawet. Ale to akurat no. Takie mamy. Ma akurat. I co możemy tutaj sobie mam tutaj jeszcze? Zobaczyć, co jest. To można inne rzeczy nabyć. Wyciskarka do cytrusów. Tak, do cytrusów. I to jest taka, no ktoś ma dużą kuchnię, wow. To sobie tutaj wkłada grejpfruta i pomarańczko i sobie tylko puszcza i się naciska, wyciska. No urządzenie jest dosyć fajne. Do nawet pizzy. Wiem, to jest bardzo. Kupił Acie, pamiętacie? Tak, ja też mam taki. Też kamień taki? I łopatę. Ja dostałam, masz łopatę? Od Marytki dostałam na urodziny, kiedyś chciałam. No ja niestety pizzę nie będę odbierała, że tak powiem, fachu pizzerom, bo tutaj uważam, że nie dają rady. Bardzo ładna ramka. W sensie, że oni dają radę, a my nie. Ja nie dają rady. No. A, ja nie dają rady. Co, ja masz tyle do przymierzania? Nie. Że ja ci powiem, że ja bym miała śmiech przez łzy. Zawsze mam jak tyle rzeczy do przymierzania. Dobrze, to mierzymy. Ja mam tylko jedną sukienkę, także ile to zajmie czasu? Okej. Wow! Wow! Wow, nawet ta długość nie jest zła, chociaż faktycznie będzie fajne, jak tą swoją haleczkę pod spód ubierzesz. Tylko jest jedno ale. Co, ona jest dosyć wąska tutaj w biuście. Mhm, ale nie jakoś mocno, masz tu no, trochę luzu. Nie jakoś mocno, ale jest. Ale tak poza tym, no to jest... Bomba. Bomba. Przy tej halce będzie wyglądała też fajnie. Dużo lepiej będzie dużo wyglądało, lepiej. Bo no tak odcina ci trochę za bardzo. I taka się robi... Tak, kwadratowa. Kwadratowa, no. Mhm. Wow! 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 Świetna! Fajna, taka klasyczna. Taka klasyczna. Klasyczna. A masz tą halkę, dokąd masz? Ona by też ci wystawała, bo też by było fajny taki efekt. Tak, czy nie? Ale, by się potrzebowała. Tak, wystawałaby. Tylko, że ona jest taka, żeby... Ona jest taka, nie, wiecie, tutaj jest zwężona. Już by nie mogła być. Zwężona. Ona jest bardzo no jest, elastyczna. W związku z tym... Ale patrz, jak sobie na ciebie patrzę, to masz dokładnie, ja mam dokładnie, widzę to samo w tobie, co w sobie. W sensie, to wygląda akurat bardzo ładnie, mm-hmm. Ale zimą jakoś mniej, tu dla mnie jest tu za goło. Masz to samo? Masz to samo. To znaczy, coś bym tutaj może wymyśliła, albo na przykład zrobiła... O, już wtedy myślę, że... Nie, ale to niestety nie jest ten krój. Ale już ale być było dużo lepiej. Czekajcie, moi drodzy. No, ale może nie aż tak mocno, ale o, tak. Tak. Widzicie? No, już może jest to dobrze. Ma tak być po prostu, nie? Ale na pewno u ciebie. No i wtedy tutaj trochę włoskami pozakrywać. Przysuwać. Nie, no żeby... fajna jest. Fajna. Zdecydujemy, na to? Zdecydujemy właśnie, dajcie znać, czy wam się podoba i czy wam powinna wziąć, a my zdecydujemy na końcu. Dokładnie. Chyba, że coś będzie takiego, chociaż dla mnie według mnie powinna wziąć w sumie. Ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy. Moja muzyka leci, mojego dzieciństwa, więc... Jej. I to jest ta, która miała piękne pięknie ozdobione mankiety. Bardzo fajna. Ta, czy nie ubrałam stół do przodu, to mi się zdarza. Mhm, nie. Ale nie. Ale tutaj ci jedyny mankament to jest to. Właśnie to. Za dużo luzu jest tutaj. Mhm. Czyli ktoś jeszcze z większym biustem ode mnie, no nie aż takim jak pokazałam, ale najprawdopodobniej albo to jest jakiś błąd w szyciu. Czekaj, próbuję to jakoś. Znaczy, dół jest w ogóle super, bo to jest fajne takie, które ten... Rozcięcie? To rozcięcie, które tutaj rozdziela, powoduje, że ona nie jest taka opięta. Tak. I też ten materiał, ta tkanina. Natomiast no tutaj, o. Sami widzicie, nie? To się tak trochę... No chyba nie może być tak. O, znaczy widać, nie? O, widzisz? No. Ja tam trochę w pracy też macham, bo jestem w ogóle mocno gestykulującą osobą. Chyba niekoniecznie, ale dla kogoś z większym biustem lub z jakimś, nie wiem, innym typem figury, nie mam zielonego pojęcia o co kaman, ale coś... O coś chodzi. Ta-dam! Ta-dam! Mamy kurczaczka. Kurczaczek jest trochę przeźroczysty. Tak, więc nie może mieć czarny. Bielizna pod spodem odpada.
ale jakaś już koloru ekri. Zrobiłaś do środka. Zrobiłaś do środka. I zobacz, jak to pięknie. Tutaj, dotąd to jest pięknie. Tak. W ogóle uwielbiam właśnie takie, to jest milutkie. Takie. Przeszkadza mi to, że jest takie przeźroczyste, aż no, tak mocno. Ale wiesz, no myślę, że bielizna typu ekri tak. Dałaby radę. No bo ty masz czarny koszulek też, nie widzę, tutaj całość prześwituje. Ja mam czarne body, więc to wszystko tak trochę jest prześwitujące. Zastanawiam się, czy to jest ładne. To się jakoś nazywa, mamo moja, pomóż mi, reglan lub coś w tym stylu. Nie wiem, nie znam się, ale wiem, tak, chyba reglan, albo nie wiem, dobra. W każdym razie, no wiesz, ja ci... Przepraszam, ja ci powiem, to też ma swoje plusy, bo to troszeczkę wyszczupla. Ramiona też. Przy jakichś tam szerszych ramionach to będzie akurat fajnie wyglądało, nie? Nie, no ładnie. Ładne, bardzo ładne, bardzo ładne. Mógłby być mniej prześwitujący rzeczywiście, ale na rękaw... Inna rzecz, a może on jest na mnie za mały. I teraz, gdybyś ty go ubrała, zaraz go zobaczymy. Na mnie będzie za duży akurat, ale duży. Ktoś pomiędzy nami. Ktoś pomiędzy... na przykład Daniel. Ktoś pomiędzy nami, w związku z tym... Daniel, dawaj, tylko nie znowu to za duże. No, dokładnie. Wtedy nie będzie tak, bo zobacz, na rękawach tego efektu nie ma, nie prześwituje. No dobrze. Tak, dobrze. Ładnie ci, ale ten jest chyba znowu za duży. Ale on jest za duży. Znaczy kolor, powiem wam, ta czerwień, to jest w ogóle rzadko się zdarza, to jest taka czerwień, którą lubię mieć na paznokciach i często tak, mam. Tak, tak, tak. Moja Kasia o to dba, żeby ta czerwień była, pozdrawiam Kasię. Ona ogląda, więc tym bardziej pozdrawiam Kasię. Ale no... Nie, to nie no, to. Trochę tak wyglądam, jak wyglądam, nie? Chociaż jakbyś miała jakieś luźne dresowe spodnie, to by było fajne. I no taki domek tak, w górach i... Tak, pewnie to jest ten sam koncept, o którym mówiłam, który za chwilę przymierzę, dotyczący tego blazerka, tak? No, tak. To, że to jest blazer. No, ale brać tak specjalnie, ale to tak, nie. Ale specjalnie, to nie. To nie. No dobrze, to dziękuję. Tym razem jestem też ja. Jezu, ale super! Wygląda, że nie... Naprawdę taka... w Audi, jakby że Austrii miałaś, jakaś taka Austriaczka. Austriaczka. Po prostu. No, ale jak to jest się... Góralka, co prawda z niskopienna spod śnieżki, ale jednak zobowiązuje, tak? W związku z tym, no to jest super. To jest genialne. Genialne. I to będziesz mogła nawet nie tylko w góry na narty czy coś, tylko normalnie do pracy będziesz mogła ubrać. Pod to po prostu zwyczajnie, bo pewnie to rozpięte będzie miało też fajny efekt. Tak. Nie, no to jest przepiękne. To jest przepiękne. To jest w ogóle takie małe arcydzieło. To jest arcydzieło, to jest dzieło sztuki. Dokładnie tak. Lepiej będzie wyglądało, no szczuplejsze sobie przymierzysz, bo zawsze to tak trochę za duże rzeczy. Ale nie, no właśnie. Ja dodają tam trochę kilogramów. Zgadzam się, ale wygląda super. Ale wyglądają super. W ogóle kolory. Beż, granat, jednak ciemniejszy beż lub tam kakao. Przepiękne. A jak twoja sukienusia? No ja wam powiem tak, generalnie bardzo mi się podoba. Musiałabym skrócić tylko ramionczka, bo odpadają mi gdzieś o tyle, żeby to się ładnie tutaj układało. Oczywiście nie ten stanik musiał być tutaj bez niczego. No to jest akurat nie problem, nie? Taka jest no średnio praktyczna, bo tak brzuszek odstaje, ale to tam bez przesady, naturalne. Ale brzuszek odstaje gdzie, przepraszam? Dobrze. No każdy u siebie widzi co innego, no, prawda? Tak. Ale zastanawiam się jedynie nad kolorystyką, czym jest tym ładnie. Bo ogólnie mi się podoba to, że to jest taka sweterkowa sukienka. Długość mi się też podoba, ale nie wiem, czy nie jest ładnie w tym kolorze. To jest dobrze w tym kolorze, ale to nie jest jakby, to nie jest twój kolor. To jest takie trochę złamanie jakiejś tam kolorystyki twojej garderoby. Pewnie osobie z... Ładnie. Brązowymi włosami, to ta zieleń taka, trawa wiosenna byłaby, bardziej by pasowała. Jakieś rude włoski i tak dalej. Ale nie wiem, czyli, no, wiesz, czyli co? Pytanie, jak się czujesz? Mnie się podoba. No w sumie tutaj w tym świetle też... Pytanie, czy... Nie, coś mi... No to nie, no to nie. Nie ma co na siłę, nie? Ale super jest. Ale no... Zajarałam się nią. No tak. Ale... Jakby koncept jest bardzo fajny. Mocna dzianina. Właśnie fajne jest to, ja lubię takie sweterkowe sukienki. Tak, tak, tak. Znajdę jeszcze swoją idealną niejedną. Tak jest. Jej, ale by to było super. I to jest, będzie mi teraz bardzo przykro. Możesz podtrzymać, bo to jest coś pięknego. Gdyby, zobaczcie, to było tak, tu, długość jest idealna, tu i tu by, gdyby było tak. Troszeczkę węższe. Ale nawet chyba moja mamusia tutaj
Za dużo tego chyba. Nie da rady. Znaczy, pewnie ja pewnie wiem, tam się buntuje, jak to ogląda. Ja nie dam rady, ja nie dam może rady. Może nawet to, można było jakimś paskiem, chociaż to już by wtedy nie straciło ten urok tej właśnie ogrodniczki. Ta krata, ten popiel. Cudo. No. Jeszcze taką znajdziesz. No oczywiście. Nie raz będziesz ze mną w lumpeksie, gwarantuję ci. Jeszcze dobra, będziesz myśleć sobie, ile ja takich mam w swojej szafie już. Jasne. Co? Włożyłam. Włożyłam. Wygląda pięknie. Ale teraz wam coś pokażę. Rozumiem. Rozumiem, z czego się śmiejesz. No, ale wyglądałaby przepięknie. Ale w ogóle jest przepiękna, no słuchajcie. Ja. No tam za chuda. Nie, tam za chuda, tu za gruba, no po prostu. Kiedyś w ogóle kupiłam taką spódniczkę, tak mi się podoba, na siłę się dopięłam i teraz ostatnio trochę schudłam i ją ubrałam i byłam przeszczęśliwa. Leżała chyba z 3 lata w szafie, ale no nie, no już powiedzmy sobie, no to już tu nie ma szans, tu nie ma szans, ale na kogoś polecam, no. Przepiękna, 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 przepiękna. Ceny są naprawdę... Właśnie, jakie masz od... No jeżeli taka spódniczka kosztuje 40 zł, jeżeli taka bluzka kosztuje 40 zł, najdroższy jest ten blazer, nie pamiętam stówka ile, stówkę, no ale powiedzmy sobie, to ja wam powiem, ta spódniczka, którą ja dzisiaj kupiłam, ona kosztowała chyba 80 zł. Ale ty ją gdzie kupiłaś? W sieciówce, albo 60, coś w tym stylu, tak? No ale to powiedzmy sobie, pół Poznania może w niej chodzić, tak? Tak, to na przykład, co mnie osobiście oczywiście nie przeszkadza, ale możemy mieć lepsze rozwiązanie. Rzeczy, które kupuję, najczęściej osiągają, dochodzą do kwoty jakichś tam, nie wiem, 150, 180, 200, w zależności od tego, jakie to jest miejsce i skąd ten towar pochodzi, załóżmy, tak? Więc na pewno te ceny, chociaż tutaj w tym miejscu są, wydaje mi się, wyższe, bo miejsce jest naprawdę... Ale są też rzeczy bardziej wyselekcjonowane. Wyselekcjonowane, ekskluzywne i tak dalej, ale i tak są naprawdę tutaj bardzo, się nie poczujecie jak w lumpeksie. Bardzo, bardzo, bardzo przyzwoita i niezniszczone, tak co do jakości i stanu tych rzeczy raczej nie można mieć zastrzeżenia. Tak, także naprawdę. To warto. Idziemy dalej. Wow. Ta-ta. Piękna. Super. Piękna. Idealnie leży. Idealnie leży. I kieszenie. No elegancka, elegancka, ja chyba w niej wyjdę i teraz zobaczcie do tego te buciki. Wow. Ten golfik, który mam na sobie. Milion dolarów. Za 4 dychy. Można. Z butami za stówę. Za stówę z butami. Bo buty 60, spódniczka 40. Ale co, dzisiaj trzecia rzecz jest za złotówkę, więc wyjdzie średnio. A, jeszcze to! Mniej. Zapomniałam o tej promocji. Super. No więc powiem wam, że to jest po prostu wszystko takie... Tylko czy nie jest za bardzo pięta? To jest pytanie. Czy jest za bardzo pięta, czy nie jest za bardzo pięta? Nie, a mogę zobaczyć tylko z ciekawości? Nie, no a bo jest tu jest jeszcze miejsce. No, nie, ona taka jest. Ona taka ma być. Ale fajnie. Być, no piękna jest. Piękna. I ona już, ona też jest taka zimowa. Tak. No bo i ta krata jest świąteczna i tak dalej. Czy to, że ona też jest taka bardziej elastyczna i opięta, to na górę, bo to tego też ci pasuje. Ale super. Też może być coś różniejszego. Ale też jakiś taki właśnie większy golf czarny. Mm-hmm. Masz takie mam, chyba, nie? Mam. No i do tego. I wtedy taki wąski mam dół. Mam nawet w samochodzie, bo odebrał. No i taki właśnie golf większy czarny na górze. Nie, no po prostu rewelacja. A ona też 4 dyszki już ty? Nie wiem. Chyba tak. Chyba tak. Świetna. Świetna. Dziękuję. Słuchajcie, ja zrobię taki tydzień w tym golfie lub w czarnym innym i codziennie przyjdę do pracy w innej spódniczce. No i super. I myślę, że to zostanie zauważone. O, to wszystko są przepiękne, no przepiękne po prostu. Jeju, ile to dla mnie znaczy, co nawet nie wiesz. No dla mnie też, Surcia. One wszystkie są na gumce, je się ubiera w sekundę, zajmuję w drugą. Prześwietne. Po prostu nic prześwietne. Dodać. Sporo rzeczy masz. Zaraz mam zobaczymy, co ostatecznie weźmiesz. Dobrze. Słuchajcie, dorwałam jeszcze na koniec taką czapę zarąbistą. Po prostu wygląda genialnie wprost. Wzięłyśmy 5 rzeczy, mama wzięła 5 rzeczy, a brakuje nam trzeciej do jednej za złotówkę, bo 2+1 za złotówkę, więc ja jeszcze dobrałam taką czapę i po prostu wow! Idealnie, zobacz jak ona jest w ogóle wygodna i ten. Nawet to jest ładnie. Wow, prześwietna jest ta czapa. Dobra, lecimy. Lecimy.
sześć rzeczy, sześć naprawdę świetnej jakości, oryginalnych, pięknych rzeczy za 201 zł. Czyli to wychodzi średnio, nie wiem ile za sztukę, ale nie jest super to wygórowane. Tym bardziej, że te buty kosztowały 60 zł same w sobie. Ten sweter kosztował stówkę. Spódniczki były po 4 dyszki każda i niestety nie wiem ile kosztowała czapka, nie sprawdziłam tego, ale łącznie zapłaciłyśmy 201 zł. Co myślisz o tej cenie? No cena jest po prostu nic dodać, nic ująć, słuchajcie. To jest cena jednej rzeczy gdzieś w innym miejscu po prostu. Tylko chodzić na lumpeksy. Tylko chodzić na lumpeksy. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja przełamam swoją niechęć dzisiaj w tym miejscu do lumpeksów i do tego typu zakupów. Więc jest dobrze, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję wam. Bardzo dziękujemy, dziękuję, my. Że chcieliście mnie zabrać i wszystkim polecam i bardzo dziękuję. Będziesz z nami jeszcze wybrana się, cudownie. Dajcie znać, czy wam się podobał odcinek z mamą i dziękujemy wam serdecznie również za oglądanie, dziękujemy tobie i na koniec, jak zawsze, pamiętajcie, subskrybujcie kanał, subskrybujcie Dobre Wibracje, całujcie tych, których kochacie. I podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Wszystkiego dobrego. Do następnego.